Jezus korzysta z fragmentu księgi proroka Izajasza, żeby zaprezentować siebie, żeby objawić siebie słuchaczom słowa. Cytuje ten fragment, odnosi Go do siebie, mówi to, co pismo ma w sobie zawarte, aktualizuje się dziś, dzieje się dziś, dzięki mnie, dzięki mojemu działaniu, dzięki działaniu Ojca przeze mnie. Może już nieraz słyszeliśmy opinie na temat Jezusa, może mamy wyrobione, już utarte, takie osłuchane opinie na jego temat, ale jak dziś nazwałbym Jezusa, jak dzisiaj określiłbym Go, jak dzisiaj doświadczam Jego działania, który fragment Biblii jest mi bliski, przedstawiający mi Jezusa na nowo? Jezus posługuje się tym, co dawne, co dobrze znane, by wprowadzić pewną nowość w życie słuchaczy. Jaki fragment ja znam dobrze, jaki opis Jezusa jest mi bliski, być może nim chce posłużyć się Jezus, by zdziałać coś nowego w moim sercu, w moim myśleniu o nim, o sobie. Chcę też postawić sobie i Tobie pytanie, jakim fragmentem Pisma Świętego opisałbyś się Ty sam? Który fragment Biblii, który fragment Psalmu czy Ewangelii mówi dzisiaj o Tobie, kiedy byś miał dać o sobie świadectwo, jaki fragment najcelniej opisze to, co dziś przeżywasz?